Jestem już taka słaba. Nie mam zupełnie sił. Brakuje mi wody, żeby chociaż deszczyk spadł. A tu piękne niebo. Co ze mną będzie? Woda? Czy to prawdziwa woda? Czy to tylko fata Morgana? Może woda? Prawda woda! I jaka czyściutka! Ale cudownie, ale przyjemnie! Super! Jestem uratowana! Woda! Cudownie! Jestem ocalona! Tymczasem Peppa i George siedzieli na tarasie, a Peppa czytała George'owi bajeczkę. Co to za dźwięk, George? Też coś słyszałem, Peppo, Peppo. Nie wierzę. Czy to możliwe, żeby meduza Milena kąpała się w naszym basenie? Czy to jakieś, George, przewidzenie? Nie, Peppo, Peppo. Ja też to widzę. Niesamowite. Biegnijmy się przywitać. Cześć. Witaj, Milenko. Co ty tutaj robisz? Przepraszam bardzo. Wiem, że nie powinnam korzystać z waszego basenu bez pytania. Ej, nic się nie stało. Musiałam. Bardzo wody potrzebowałam. Tak? No to tym bardziej. Nie przejmuj się, Milenko. Jak mam się nie przejmować? No przecież jest już wszystko dobrze. Nic nie jest dobrze. Cały nasz zbiornik z wodą został zanieczyszczony. Ojoj. Ktoś bardzo naśmiecił. O nie, nie, nie. Nie patrz tak na nas. To nie my. My śmieci segregujemy i wrzucamy do tych kubów. A potem przyjeżdża taka fajna śmieciarka. Już ci lepiej? Tak. Ale nie wiem, co się dzieje z moim przyjacielem Morświnem. Ma kłopoty? Na pewno. Leży gdzieś pod tą stertą śmieci i nie może się ruszyć. Na spokojnie, wszystko mi opowiedz. Co tu opowiadać? Poszłam na stawek i wtedy to zobaczyłam. Morświnku, ktoś ma... Morświnku. Patrzyłam i własnym oczom nie wierzyłam. Ile śmieci? A gdzie jest Morświnek? Co się z nim stało? Potrzebuję czystej wody. Co się z nami stanie? To straszne, drogie dzieci. Kto tak z was śmieci? Kto papierki po lizakach na ulicę wyrzuca? Albo po napojach, Peppo, Peppo. Właśnie. Nie wolno tak wyrzucać śmieci. No dzieci, dzieci, nie wiecie, gdzie wyrzuca się śmieci? No to zaraz wam pokażę. To są właśnie kosze na śmieci. Tak, i tutaj się wyrzuca śmieci. Właśnie. Co teraz zrobimy, Peppo, Peppo? Jak to co? Pójdziemy sprzątać świat. Sami? Nie, George. Z kolegami i koleżankami. O. Ja będę zbielał z Lichaldem. O, świetnie, bombowo, fajowo, zabawowo. I za chwilę pojawiło się mnóstwo przyjaciół. Żyrafa Gerard, zeberka Zoe, konik Pedro, wilczyca Wendy, króliczka Candy, Richard i Rebeka, słoniczka Emily, lisek Freddy i dany pies. Oczywiście Suzy i Molly. I jeszcze krecik, owieczka, Masza i niedźwiedź i Bing. Witajcie, przyjaciele. Dziękuję za tak liczne przybycie. I chęć pomocy meduzie Milenie.
musimy posprzątać w terenie. Zaczynamy od stawu, a potem sprzątamy cały świat. No dobra, może nas jest za mało, żeby sprzątnąć cały świat, ale sprzątniemy całe pigowo niewielkie. Do roboty! Relaksuj się, Milenko. Pa! Tak dużo śmieci zebrałem. Ale mega wielką stertę śmieci nazbieraliśmy. Strasznie się przy tym namęczyliśmy. Więc proszę, już niech nikt nie śmieci nigdzie na świecie. Tatusiu Świnko, czy to nasz dom, czy wysypisko śmieci? A gdzie są nasze dzieci? No nie wierzę. Zabroniłam przecież organizowanie imprez podczas naszej nieobecności. Co tu się stało? Nie, mamusiu. Świnko, to nie jest tak, jak myślisz. Nie? Przyjaciele i mega wielka serta śmieci. Co wyście narobiły, dzieci? Nie, mamusiu, Świnko. Nie, naprawdę, to nie jest tak, jak myślisz. A jak, Pepo? Po prostu musieliśmy posprzątać świat. Posprzątać świat? Jak? No to długa historia, może nawet niedługa, po prostu wszyscy gdzieś wyrzucają papierki, butelki i tak dużo się tego nazbierało, że meduza Milena musiała się aż wykąpać w naszym basenie. W naszym basenie? Nic nie rozumiem. No po prostu stawek był tak mega, mega, mega brudny, że nie szło się tam, że nie szło nawet tam macki zamoczyć. Tak? No i zwołałam przyjaciół i zobacz, mamusiu Świnko, tak mega dużo śmieci nazbieraliśmy. Brawo, brawo, prosiaczki, jestem z was dumny. Dziękuję, tatusiu Świnko, wszyscy dziękujemy. Ale co teraz zrobimy z tymi wszystkimi śmieciami? Jak to co? Zadzwonię po śmieciarkę. Super, to musi być mega duża śmieciarka. Widzisz, Milenko? Zaraz przyjedzie śmieciarka i pozbędziemy się tych wszystkich paskudnych śmieci. A co z Morświnem? A, z Morświnem! Nie martw się! Swojaki go uratowały. Swojaki jak? Przeniosły go w słoiku w bezpieczne miejsce. My sprzątnęliśmy staw i wrócił na swoje miejsce. Ura, dziękuję! Mogę już wracać do siebie? Oczywiście! Wpadać do nas, kiedy chcesz! Bardzo, bardzo dziękuję! Do zobaczenia wkrótce! Dziękuję wam wszystkim! Pa! A potem przyjechała śmieciarka i powoli już się kończy ta bajka. Tatuś Świnka wyrzucił wszystkie śmieci do kontenera. Gotowe! Skończone. Mogą panowie jechać. Stop, stop. Jeszcze jedno. Tego nie zauważyłem. Ale z ciebie baba, tatusiu Świnko. Ale był dzisiaj pracowity dzień, moi kochani widzowie. Tyle śmieci nazbieraliśmy. Ale rodzice są z nas dumni. Jeżeli wy też, to zostawcie łapeczki w górę. No i nie zapomnijcie o subiku z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego filmu. Pa, para, pa, pa. Zobaczyska.